Mam mega ochotę na coś słodkiego, a że ja teraz nie jem słodyczy, bo strasznie buzują mi po nich jelita, strasznie mi siadają i no nie mogę. Poza tym teraz dbam bardzo o cerę, mam taką gładziutką i staram się to podtrzymać, a wiem, że słodycze mi ją niszczą strasznie z dnia na dzień. Także pokażę Wam moją ulubioną przekąskę. Są to batoniki Fizzy, to nie jest współpraca. Dostałam od nich za darmo jako prezent, nawet nie kazali mi nic pokazywać, ale uwielbiam je. Te sobie sama kupiłam, w zasadzie Dominik mi je kupił, bo to są moje ulubione. A tutaj dzisiaj dostałam takie dwie paczuszki i w sumie nie wiem, na jakie mam ochotę. Na kokosa? Na tego? Chyba wezmę sobie kokosa, bo mam ochotę na coś takiego z kokosem, a wiem, że one są zarąbiste, bo jest tam też karmel z daktyli. Jest tam też karmel z migdałów. To ogólnie są takie przepyszne, zdrowe batoniki. Ja Wam pokażę, jak one wyglądają. Tu mamy tyle tych batonów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. I już Wam pokazuję, jak wyglądają w środku. Jeden batonik ma około 200-250 kalorii, w zależności od smaku dokładnie. I on prezentuje się tak. I uwaga, jak sobie go przekroimy na pół, tak się prezentuje w środku. Mamy tutaj trzy warstwy. No uwielbiam. To są moje ulubione zdrowe słodycze. I niestety nie wiem, czy są gdzieś stacjonarnie. Chyba nie, ale polecam Wam zamówić. W ogóle są takie miksy boksów, że macie po każdym smaku, więc fajnie sobie przetestować. Dobra, ja jem i zabieram się do sprzątania z Dominikiem. Zjem i go zawołam, bo dzisiaj mamy piątek, a my w piątki sprzątamy. Nadzwyczajnego, bo robimy kolejny raz ten sam koktajl w tej samej wariacji. Kochani, miałam taką ochotę na pączka, że przyjechałam do Piaseczna po świeże pączulki, bo widziałam, że jest do 20 otwarte i jestem w niebie. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że co chwilę się ktoś tutaj zatrzymuje, gdzie ja, i idzie do tych pączków i szybko wraca tutaj na parking, bo on jest płatny, więc śmiesznie, nie tylko ja miałam ochotę na pączka. Kochani, tak, to są te same parówki, co jadłam ostatnio. Są 3 dni po terminie, bo miałam 2 opakowania i mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Ale miałam znowu ochotę na parówki, także grzaneczki, sałateczka, musztarda, ketchup, tak samo jak wtedy jemy i mam nadzieję, że rzeczywiście będę żywa i nie będę żygać, bo później jadę na masaż, także trzymajcie kciuki.
że zaczęłam pić zakwas z buraka. Ale skończyło się to na tygodniu, a później o tym zapomniałam. Także dzisiaj wracamy do zakwasu z buraka. Ja mam kupiony skrukam i cały skład to buraki, woda, sól kamienna, niejodowana i czosnek. Także ja piję taki jeden kieliszeczek tego, albo może nawet mniej. Rano po śniadaniu. Przynajmniej tak robiłam i wracam do tego, także teraz przez tydzień znowu będę starała się go pić. Mamy poniedziałek, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. I w niedzielę wracam do Was z informacją, to już pewnie będzie w kolejnym vlogu, wracam do Was z informacją, jak ten zakwas z buraka na mnie wpłynął. Także jestem mega ciekawa, nie pamiętam jak to było, bo to było jakoś w grudniu, nie pamiętam czy wtedy mi pomógł, chociaż moje żywienie wtedy było inne niż teraz. Także jestem ciekawa. Także szukam kieliszeczka i będziemy go pić. Strasznie nie lubię tego smaku, bo tutaj jest dodatek czosnku. Jakby nie było tego czosnku, byłoby idealnie i chyba kupię sobie następnym razem z Olini, bo oni mają większe i nie mają tego czosnku. A teraz jak czuję ten czosnek, to normalnie mnie skręca. Tyle. To jest taki mini słoiczek. Muszę popić. Naprawdę nienawidzę tego czosnku. Także ten. Smacznego. Chciałam Wam powiedzieć coś ciekawego, co dzisiaj dostrzegłam na treningu, a mianowicie to, że jest poniedziałek, nowy tydzień treningowy, a jakimś cudem przybyło mi dużo siły. Tak się zastanawiałam, robiąc siady, bułgary, normalnie mogłam zrobić więcej serii. No i tak sobie pomyślałam, czego jest to zasługa i w sumie uświadomiłam sobie, że dzień wcześniej, w niedzielę wieczorem, zjadłam sobie chipsy oven baked, które, nie wiem, przez ilość soli czy ilość węglowodanów tak mi dobiły tę siłę. Nie mam pojęcia, ale bardzo się ucieszyłam. Także tutaj chciałam Was też poinformować o tym, że nie musicie się bać na przykład jednej paczki chipsów, czy nie wiem, precelków, czegoś na co macie ochotę, co niekoniecznie jest takie typowo tłuste, czyli na przykład, nie wiem, pizza, bo pizza mi by już tak dowaliła mocno tej wody w organizmie i by mi się sporo zatrzymało nawet na twarzy. A tym razem tak nie było, więc ta paczka chipsów raz na jakiś czas, nawet na ten miesiąc, o wiele bardziej mi służy, niż to, jakbym jej nie zjadła. Także możecie zauważyć taką tendencję z czasem, jak ja teraz zauważyłam właśnie. Jeżeli nie jem na co dzień takich rzeczy i raz zjem, to nic wielkiego mi się nie stanie. Będę miała po prostu kopa energii na treningu i to byłby taki plus dla mnie. Jest taki plus. Także organizm wie, co robi, wie, co jest dla niego najlepsze i jeżeli dbamy o niego na co dzień, to on nam się też zrekompensuje. I tak sobie uświadomiłam, że dobre decyzje podjęłam w nowym roku, z tym, że nie jem już takich rzeczy, nie jem słodyczy i tak dalej. I w sumie nie ciągnie mnie do tego. Jak mnie ostatnio ciągnęło na pączka, no to pojechałam sobie po pączka, ale na tym skończyłam. Nie zjadłam później nic jeszcze słodkiego, bo chciałam coś słodkiego. Ten pączek mnie zaspokoił, że tak powiem. A w niedzielę natomiast miałam ochotę na coś słonego. Po masażu, nie wiem czemu, miałam ochotę na chipsy, także je zjadłam. I rano obudziłam się we wtorek, normalna, zwykła, a na treningu taki szok mnie spotkał, że no to po prostu taka niespodzianka od organizmu. Także tutaj macie odpowiedź Waszą na to, co się stanie, jeżeli dbacie długi czas o sylwetkę i nagle zechcecie coś takiego zjeść. Także, a Ty co mi przeszkadzasz w nagrywaniu? Ty co, do kogo Ty gadasz? Do ludzi, nie no, możesz sobie zejść. Sama ze sobą gadasz? Tak. Zrobiłam sobie swoją drugą herbatę, czekam aż mi ostygnie, bo będę kończyć ostatni odcinek plotkary na dzisiaj. A Ty po co przyszedłeś? Siku. Siku? A na górze masz toaletę.
Lek. A, lek. Dobra. Także taki morał ode mnie, lekcja na dziś, a ja lecę oglądać. Zapytacie mnie, dlaczego znowu robię sobie koktajl przed treningiem. Mogłabym zjeść coś innego, ale w sumie mam ochotę na koktajl. Nie wiem, co jest ze mną nie tak, że ja nie widzę obrzydzenia do pewnych rzeczy, jeżeli jem je, nie wiem, załóżmy miesiąc, dzień w dzień, tak samo, chociaż dzień w dzień nie jem koktajlu, jem tylko 4 razy w tygodniu na śniadanie. Więc ja tak mam, że po prostu mogę jeść coś cały czas, modyfikować to, a to mi się po prostu nie znudzi, także znowu robię sobie koktajl przed treningiem, tym razem pół godzinki wcześniej, bo muszę być wcześniej w domu, bo mam jakiegoś mita. No i zauważyłam, że mam bardzo rozlazłego banana i nie chcę już go jeść, także muszę zjeść, wziąć jakiegoś nowego. Ale tak czy siak, dzisiaj mam ochotę na bananowo-wiśniowy koktajl. Wczoraj miałam ochotę na jagodowy, dzisiaj na jagodowy nie mam ochoty. I co? Nie wiem, czy wy tak też macie, ale czasem się zastanawiam, że jestem dziwna, że jem cały czas to samo, a wy to widzicie i może wam się znudzić, no ale trudno, nie będę wam zakłamywać rzeczywistości. Pokazuję, jak jest, jem kolejny raz koktajl z rzędu i jest mi z tym dobrze. Powiem wam, że to jest tak samo jak z tymi puddingami, które kiedyś jadłam, czekoladowy z bananem, nie wiem, czy pamiętacie, tylko że ja teraz ich nie mogę jeść, no to przerzuciłam się na koktajle. Moje ulubione połączenie to banan, mrożone wiśnie i czekolada. Wcześniej jeszcze odżywka białkowa, w sensie izolat czekoladowy, ale skończył mi się, więc podbijam sobie białko moim ulubionym napojem roślinnym, sojowym. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego mam czerwone usta, będąc w domu. A mianowicie nagrywałam jeden film. Kurde, ten statyw mnie tak drażni. Z Dominikiem, co ciekawe. Dla Avonu, gdzie musiałam mieć pomalowane usta, szykować się na randkę. Taki walentynkowy filmik. I fajnie wyszło. Dominik... O, jedzonko mi się zrobiło. Przekonałam Dominika w taki sposób, że chciałam mu dać 100 za ten film, żeby mi w ramach tego, że mi pomoże i tak dalej, ale on nie przyjął tej 100, tylko powiedział, że mogę mu robić jakieś tam obiadki do niedzieli, także mi to pasuje. Może w końcu polubi to, co ja robię, ale i tak muszę się wpasować w jego gust, żeby nie było, że następnym razem mi nie pomoże. No i tak. Jestem zadowolona z efektów. Tym razem będzie to taki estetyczny filmik bez mojego voiceoveru. Ja zazwyczaj podkładam głos pod wszystkie filmy, bo w takim kontencie bazuję. Czekajcie, muszę wyjąć tu żarcie, bo mi tu się dymi. Tylko czy ono się podgrzało? Jeszcze trochę chyba. Swoją drogą. Wczoraj zrobiłam fajny przepis na makaron w kremowym sosie z porem. Przepis będzie na Instagramie, oczywiście wszystko, co wam tutaj pokazuję i mówię, że nagrałam, będzie. I jest przepyszny, wyszedł mi na 3 dni, jest taki polski obiadek, czuć w nim takie korzenie od babci, wiecie o czym mówię, są to takie tłuczone ziemniaki, dodałam tam pora, dodałabym ogólnie śmietankę albo śmietanę, ale ja nie mogę takich rzeczy ze względu na jelita, więc kupiłam kokosową śmietankę i też jest spoko. Szukałam sojowej, ale nie mogłam nigdzie znaleźć w Auchan, także będzie kokosowa i nawet nie czuć, że jest tam kokos. Dodałam też plaster żółtego sera i to wyszło przepyszne, także musicie to zrobić. Ostatnio kombinuję z przepisami i są coraz lepsze. No ale... Co? Miałam wątek o nagrywaniu, a przeszło na jedzenie. Dobra, chciałam wam powiedzieć o tym, że już tworzę content walentynkowy dla różnych marek, dla klientów, więc nie mogę się doczekać, aż będzie jeszcze więcej takich propozycji, bo mam też do nagrania 2 przepisy walentynkowe dla kogoś, na swój profil też muszę coś wymyślić w sumie. Jeszcze nie wiem co, może coś na słodko, na słono, możecie dać znać w komentarzu, czy znaleźlibyście jakiś taki ciekawy walentynkowy przepis, może na obiad, na ciasto, a jeśli tak, to co byście chcieli. I nie mogę się doczekać. Walentynki to takie komercyjne święto, wiem, ale jeżeli ktoś tworzy na Insta i w ogóle dla kogoś jakieś wideo, zdjęcia, to fajnie jest się w to pobawić, jest dużo kombinacji. A
tak się prezentuje moje danie. Kurczę, nie widzicie. Ale ja będę je przykładać do mojej ulubionej miseczki, która jest takim wydrożeniem na rękę. Często mnie pytacie, skąd ona jest, jak i jest widoczna w foodbookach, ale ona była robiona na zamówienie od takiej dziewczyny, która w tym się specjalizowała i no, nie pomogę wam niestety. Teraz sobie to przełożę do tego, bo ja nie lubię jeść ze szklanych pojemników. Już się od tego odzwyczaiłam, odkąd nie chodzę do pracy codziennie, więc lubię jeść w ładnych rzeczach i delektować się posiłkiem, ale to tak pięknie serowo pachnie. Cudo. Dobrze, tak to wygląda. Przełożyłam już do miseczki. Czekajcie. Wszystko mi leci. Jestem chaotyczna. O, tak wygląda ten posiłek. I jest przepyszny. Ja lecę teraz oglądać plotkarę, bo co innego. Jestem już na 6. sezonie, a Dominik mi uświadomił, że to jest ostatni sezon, także nie wiem, co ja później będę oglądać. Jeżeli macie jakieś polecajki takich znanych seriali, bo ja mam zamiar oglądać takie znane seriale, które każdy poleca i trzeba obejrzeć, ale na przykład Pamiętników Wampirów nie chcę oglądać, do tego mnie nie ciągnie. Jeżeli macie jakieś polecajki, to chętnie skorzystam. I plotkarę już dawno miałam na liście, bo to jest taki kultowy serial, mi się wydaje. Każdy, kto śmia Nowego Jorku, o, plotkara. Więc jeżeli macie jakieś seriale do polecenia, takie kultowe, które każdy zna, to śmiało przygarnę. Chciałam obejrzeć Outer Banks, czy jak to tam się nazywa, ale nie wiem, muszę zobaczyć, o czym dokładnie to jest, bo widziałam tylko zwiastun. Właśnie przyszedł do mnie kurier z paczką, osobiście czekał na mnie, aż nie odbiorę tej paczki. Zazwyczaj kurierzy mi zostawiają pod drzwiami. I co mi przyszło? Przyszły mi fajne produkty, dla których nagrywam wideo. A mianowicie to są takie zegarki, które liczą wam kalorie i tak dalej. Wiecie, takie smartwatche, coś a la ja, tylko że ja mam taki beznadziejny Xiaomi, a tutaj mamy coś bardziej podobnego do Apple Watcha. Tu jest taki zegarek, o! A tutaj, patrzcie, jaki to jest zegarek. Dam, da, dam. I mamy tutaj jeszcze bransoletkę firmy Yes. Więc to jest taka profeska. Niestety ten produkt będę musiała odesłać, bo powiedzieli, że nie działają w ten sposób, że wysyłają na stałe ten produkt, ale nie dziwię się, bo on jest bardzo drogi w sumie. To jest taki a la biżuteryjny już, pod tysiaka podchodzi, więc to im odsyłam, ale jestem bardzo ciekawa, jak to będzie się prezentować na wideo. Wydaje mi się, że zajebiście, bo bardzo ładne są te produkty, szczególnie jestem ciekawa tego. No ale co, jutro nagrywam dla nich film, bo dzisiaj jest szaro-buro beznadziejnie i beznadziejnie by wyszły przybitki, aczkolwiek moim planem na początku byłoby dzisiaj nagrywać to, ale już się wstrzymam do jutra, a teraz lecę odpisywać na maile, plus niebawem muszę chyba się udać gdzieś do miasta, że tak powiem, bo ja w sumie mieszkam na wsi, żeby załatwić jedną sprawę mojemu tacie, no i tak. Ale mamy beznadziejny dzisiaj dzień. Szaro, buro. Kochani, skończyłam plotkarę i ja nie wiem, co ja będę teraz oglądać. Byłam pewna, że ostatni sezon ma też 22 odcinki, jak każdy inny, a tutaj w 9 odcinku przekonałam się, że 10 jest ostatnim i co? I teraz nie będę miała co oglądać, aż idę na spacer z wkurzenia i zdenerwowania i nie wiem, co ja będę oglądać, jak wrócę. Nie wiem. Kuźwa, muszę znaleźć teraz jakiś nowy serial. Tak jak wam wcześniej mówiłam, jeżeli macie jakieś polecajki w stylu plotkary, to poproszę. Bo moja cząstka serca uciekła ode mnie i nie wiem, co mam teraz zrobić. Naprawdę przeżywałam ten serial i byłam nim bardzo zachwycona. Od grudnia, jak nie trochę wcześniej, oglądam go codziennie. Przynajmniej jeden odcinek, albo pół, albo coś, czasem więcej. I co? Nie wiem. Nie wiem, co teraz. Dobra, idę na spacer. Pa, pa.
tym, że muszę wziąć swoje suple. Tak, znowu biorę je wieczorem. Może kiedyś, nie wiem, przypomni mi się, żeby zrobić to rano. Dopiero teraz się do Was odzywam, bo miałam dzisiaj dosyć intensywny dzień. Musiałam nagrać dwa wideo, z czego zmontować w dwóch różnych wersjach, bo nie wiem, która przypasuje klientowi, a do dzisiaj chciałam mieć to zrobione. I co? I długo to montowałam. Także mam nadzieję, że się spodoba. A teraz biorę suple. Ogólnie powiem Wam, że maślan sodu nie jest tak fajny jak flatberry. Nie czuję się tak dobrze jak po nim, więc chyba będę musiała go zamówić znowu, zanim skończę to. Nie wiem, czemu tak jest, no ale no wiem, bo flatberry śmierdzi. Ma jakieś tam specjalne składniki, ale nie śmierdzi, także coś musi być na rzeczy. Zgubiłam witaminę D. I w końcu otworzyłam nową kreatynę. Tak się męczyłam z poprzednią, bo smak mi totalnie nie siedział już. Przejadł mi się po prostu. Ja kreatynę wolę w ogóle w kapsułkach, ale odkąd Sevdy miało tą dramę z miedzią? Nie wiem, z czym oni mieli. To ja sobie nakupowałam na zaś tamtych. Bo nie wiem, czy jakaś firma jeszcze ma w kapsułkach. No i musiałam je wywalić wszystkie z obawy, że się zatruję. Dlatego mam też zapas od KFD, bo już z nimi nie współpracuję, ale sobie wzięłam w zapasie jeszcze dwa opakowania i teraz mam taki tropikalny. I ogólnie, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nie współpracuję z KFD, to dlatego, że większość produktów mi po prostu szkodzi i nie mogę ich jeść, także głupio mi pokazywać coś, czego teraz nie jem. Ogólnie suple i właśnie takie rzeczy jak kreatyna i tak dalej nadal od nich stosuję. I sama będę je po prostu kupowała, jak mi się skończą. Ale takie rzeczy jak na przykład odżywka białkowa, albo te sosy, albo te wszystkie, jak to się nazywa, kremy proteinowe i tak dalej. No ja nie mogę takich rzeczy jeść. Frużeliny, jakieś tam słodycze. Za dużo tych słodzików, za dużo tych wszystkich dodatków, które robią z produktu fit produkt. Ja wolę już zjeść zwykły cukier, coś co ma cukier w sobie, niżeli właśnie takie słodziki, bo później moje jelita, bum. I teraz słodzika używam erytrytolu i słodzika do kawy. Do czegoś innego już nie używam słodzika, tylko erytrytol. No i z tygodnia na tydzień staram się go używać po prostu mniej. Staram się odzwyczaić od niego, ale moje jelita jakoś bardzo na niego źle nie reagują. Także jeżeli się zastanawiacie, dlaczego ja czasem dodaję słodzik, w sensie erytrytol dodań, no to macie odpowiedź, że coś, co mi służy, nie oznacza, że innym będzie służyło. Także nie musicie się mną sugerować, nie musicie mi pisać, że erytrytol szkodzi jelitom, bo po prostu nie jest wszystko ok po nim. Nie martwcie się, jakby mi coś było, to po prostu bym go nie jadła, nie przyjmowała. A tak, jest bardzo dobrze, tylko chciałabym go jeszcze mniej jeść, żeby tak się przyzwyczaić do tego naturalnego smaku potraw. Dobra, siup kreatynka. Pokazuję Wam, jak ja biorę kreatynę. Tadam! Nie marnujemy żadnej szklanki. Poza tym, ten smak jest ok, ale wiem, że za dwa tygodnie już będę nim brzygać, także przejmujcie się, zawsze taki z kreatyną. A teraz lecę się umyć, bo muszę dzisiaj iść wcześniej spać, żeby się wyspać, bo wstaję o 7:30. Nie wiem, kiedy ja ostatnio tak wstawałam. Także dobranoc.